Aż 7 zespołów wzięło udział w pierwszym lubuskim turnieju piłki nożnej Szóstki Piłkarskie. Ekipy reprezentują specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z terenu całego województwa lubuskiego. Pomysł zorganizowania lubuskiego turnieju piłki nożnej zarysował się w głowie pani Marzeny Debert, która jest pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół Specjalnych, oraz mojej skromnej osoby. Wraz z panią Marzeną jesteśmy koordynatorami wspólnego przedsięwzięcia. Turniej jest zorganizowany przez Stowarzyszenie Wzgórze Nadziei przy współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Zwycięzcą w stawce 7 zespołów okazał się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Świebodzin. Warto dodać, że świebodzinianie grali naprawdę na wysokim poziomie i w 6 spotkaniach nie stracili żadnej bramki. Systematycznie uczestniczymy w zawodach organizowanych przez Towarzystwo Sprawni Razem oraz ze szkołami masowymi w Świebodzinie. Takiego typu imprezy uważa pani, że są potrzebne? Tak, jak najbardziej. Dzieciaki lubią się sprawdzać. Świetnie się czują na boisku i chcą pokazać innym swoje umiejętności. Jest to sprawdzian ich umiejętności sportowych. W środku stawki uplasowali się zawodnicy ZSS w Krośnie Odrzańskim, trenowani przez Tomka Przybylskiego. 2 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki.